Cześć, tu Jaromir. Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku z gry Conquest of Elysium 5. No dobra, zobaczmy, co my tu mamy dalej w planie. A, w planie mamy odebić to. A, nie popatrzyłem sobie znowu, co tam jest. Jak tak będę dalej robił, to zaraz wszystko przegram. Tu w dół miałem nie iść, tylko raczej w górę się posuwać. Mamy troszeczkę już zasobów, więc w sumie można by niedługo zrobić jakieś... dokupić troszkę wojska. Bardzo dobrze. Tu troszkę więcej dzików. Kamienie się troszkę zdezaktualizowały. Widzę, coraz mniej ich jest. Kapitan Meteor. Tu gdzieś jakiś meteor wyrobił dziurę. Dobrze, że nie u nas. Chociaż nie wiem, czy po meteorach... A, krater, to jest nawet źle. Jamming Cam, to taki krater to by się nam przydał. Tylko, że bardzo daleko niestety jest. Może tych to zostawmy w spokoju. Czy ty możesz jakiś special power zrobić? Możemy na Greater Earth Pact. Nie wiem, co daje to dig. A Water Summoning... ja bym na razie zbierał. Może się coś da ciekawego zrobić. Tu jest jakieś miejsce... krater albo dziura. Teraz tak... tu jakieś węże za chwilę nam odbiorą to i ten nam odbierze. Spróbujmy w tym kierunku zmierzać. A tutaj weźmy troszkę archers. Tutaj też można by zrobić archers. Będziemy powoli gromadzić tam armię. O kurde. O kurczę, z dwóch stron się na nas rzucili. Assassin za 94 gold, którego akurat nie mamy. Dwarf Commander, a tutaj jest większa armia. Ja bym tych zostawił, niech się biją z niebiescy z zielonymi. Enter Gateway. Co to w ogóle jest? Pit. Portal. Nie, dobrze. Nie ten klawisz. Ja się zastanawiam, czy jednak nie zrobić ten Earth Pact, bo to nam da przynajmniej troszeczkę więcej tych... czy Lesser Earth Summoning. No bo teoretycznie już mamy Earth Pact. Nie wiem, co nam to daje. Czy daje nam więcej tych? Jakichś dodatkowych? Nie. Azuril. Nie Azuril. Bo ty miałeś zrobiony Earth Pact, można kilka razy robić i to daje następne poziomy. Sam Magma Warrior, Mad Warrior. Więc może warto, tylko że tak, na Magma Warrior nie mamy i tak, więc nam to nic nie da. Więc co najwyżej zrobilibyśmy sobie Earth Summoning, żeby troszkę więcej kamieni, znaczy uzupełnić trochę kamieni. I tyle możemy zrobić w tej turze.
Kusznicy są lepsi niż łucznicy, tylko że co dwie tury strzelają. Więc dobrze jest mieć tak wymiksowane. To gościu nas goni. Do tej dziury to ja bym na razie nie wchodził. Wolałbym zobaczyć, co się tutaj dalej kryje. Tutaj nie wiem, czy tego nie trzeba by załatwić jakoś. Tak, ten będzie nam tu przejmował. W zasadzie moglibyśmy jeszcze jeden rytuał zrobić, ale możemy mu przejąć po prostu tutaj tak jego kopalnię. On będzie nam tu przejmował, my będziemy mu tu przejmować. O, już wraca. Teraz będziemy mieć gorzej z poruszaniem się. Aha, ci niebiescy to tu wszędzie się rozpełzli. Widzę. Czyli zielony z niebieskimi troszkę walczy. Można ich tam w sumie tak zostawić na razie. To znaczy nie fikać trochę z nimi. Niech oni się razem pościerają. Ciekaw jestem, czy się zaatakują. Zielony gdzieś stąd przyszedł, więc on pewnie gdzieś tutaj jest. Za mało mamy tam armii, żeby sobie pozwolić na jakieś takie większe tutaj walki. Nie, nie zaatakował go zielony jednak. Dobra, weźmy sobie tutaj, co to są one, duszki jakieś. Use special power? Nie. Transfer units. Co to jest? Crossbowman. Nie wiem, czy nie mamy za dużo tych. Tych bym nie brał. Ale crossbowman bym wziął i archers. Będą nam tam przejmować. O, jeszcze jeden się tu pojawił. Dobra, to jest takie słabo bezpieczne miejsce. Najpierw wydaje mi się, że powinniśmy Enchanted Forest, Phantasmal Lions, Magic Resistance, tego nie wiem, czy jesteśmy w stanie za bardzo tutaj pofikać. Niedźwiedź się tu pojawił, trzeba go ogarnąć. Okej, czyli tutaj jest żółty, zielony i niebieski. Nie mają za dużych armii. Niech się ścierają ze sobą. Te pewnie nam przepadną, ale trudno. My musimy najpierw sobie jakby tu teren zabezpieczyć, tą górę. I troszkę więcej armii mieć, bo na razie to jest tak cienko. Dobra, dziki to nie jest problem. O, zielony zaatakował żółtego. A Tower of Elements. O, duszki nas zaatakowały. Upsi. A nie mamy niestety łuczników. To możemy przegrać to. Niestety może być pewien problem. Tak. Chyba przegramy to.
Tak, o, dwa duszki wygrały. No nic, musimy. Jest to głupie, bo musimy się wrócić niestety. I to jest wkurzające. Tutaj mamy przynajmniej zasięgowe jednostki. Zielony wygrał. No, zielony był mocniejszy. To było widać. To musimy odebrać. Będziemy się w tym rejonie kręcić. Natomiast tu te duszki trzeba wygonić stąd. Rozwalić to. Pytanie, czy tego jesteśmy w stanie załatwić? Hmm. 60. Szczerze mówiąc, nie chciałbym tracić po prostu naszej tej. Armii. O, tutaj powoli tracimy wszystko. Nie wiem, czy te elementale z czasem po prostu nie, jakby ich przeżywalność nie jest jakaś krótsza czy coś. The evil times, strong sense of evil all over the world. No właśnie, zło pojawiło się w Elysium. No to będzie nieciekawie. Okej, okay, to się nam na pewno tu przyda. To bym chciał podbić. Tylko katapultę bym chciał mieć, którą jedną już straciłem. Mam nadzieję, że ten mnie nie zaatakuje, bo nie mam czasu się bawić z nimi. Czy my mamy zwiadowcę w tej armii? Azuril, Wronia, Furia. To jest zwiadowca? Nie. Spearman. Jest zwiadowca. Jeden. A ty masz zwiadowcę? Crossbowman. Nie wydaje mi się, żebyś miał zwiadowcę. Więc dobrze by było jednego zwiadowcę jednak przygarnąć. Katapultę. Not enough gold. No właśnie. Wyprztykaliśmy się. Dobra, tamci walczą ze sobą. To jest nawet. To mi nawet pasuje. Nie. Transfer units. Troszkę crossbowmen. Nie, weźmy trochę tych. Zwiadowcę tu tylko zostawmy. Tylko jak on tu sam będzie. A trudno. Kapitan Scout. Co to jest? Ancient Forest. Nie. Co to jest? Kapitan Iron Mine. Oddajcie mi to. Powinniśmy sobie dać radę z nimi.
To jest niezła armia w tym momencie. Piętnaście jednostek. A my musimy, zdaje się, tych tutaj pozałatwiać, tylko to nie tak od razu. Dobrze. No, ale przynajmniej by trafiła ta katapulta, kurde. Dobra. Trochę ich tutaj ogarnęła. Kamienie mogą w sumie przez mury przejść. O, właśnie. I mam nadzieję, że to zrobią. O, tu nam trochę wykoszą niestety ich. O, daleko nie poszły kamienie, nie przedarły się. Strzelać do nich. Trochę nam zginie żołnierzy. Katapulta działa tylko na samym, na początkowej fazie. Dobra, jeden kamień się przedarł. Bardzo dobrze. Gdzie ty poszedłeś, kurde? Też ma jakieś życzenie śmierci. No właśnie. Oj, trochę nas tu wykosiło, no ale trudno. Potrzebujemy tego miejsca. Znaczy, może nie bardzo, ale dobrze by go było mieć. O, Warlock Apprentice mamy kolejnego. To by się nam przydało. Zatrudnić takiego gościa. Co tu mamy? Standardowe. Wilgoty Kapten i Ajakos. Not enough gold. Niech to kaczka kopnie. O kurczę, ile ich tu jest. No ale musimy ich wykończyć, bo będą nam później tutaj bruździć. Tych uśpiliśmy. Jakimś czarem. No dobrze idzie. Tu jest ile? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Kurczę. Może bym tak nie przesadzał jednak, tylko troszkę uzupełnił zasoby. A, katapulta jest wolna. Katapulta jest wolna. To można by ją zostawić na razie. Ty musisz tego gonić, niedźwiedzia. Teoretycznie moglibyśmy ten Fire Elementals, ale ja bym pozbierał troszkę. 250 to jest strasznie dużo tych gems. Trzeba by jakieś miejsca przejąć, w których by można było trochę zgarnąć tych kryształów. Mad Kultist. Szalony kultysta otworzył bramę do Inferno. Demons. I to tutaj. Czyli to musimy jak najszybciej zamknąć, bo inaczej stamtąd demony będą wyłazić. O panie. A na szczęście jesteśmy blisko.
tylko nie najsilniejszą armią. Tego trzeba stąd wygonić. Dużo tych niedźwiedzi. Może nam nikt nie zginie. Dobrze. Dobra, tam już nie będziemy widzieć, co się dzieje. O kurde, mi katapulty oczywiście musieli zniszczyć. Wiedziałem. O, jeszcze odbili to. Głupie węże, no. Normalnie bym się tym nie ruszył, gdyby nie ta kwestia właśnie tej bramy. Inferno Moving. Watchtower 18. Crossbowman. O, właśnie, tu by się akurat ta katapulta przydała. I to było fajne miejsce. O kurde. O, panie. Cast spell. Może to nie jest najbezpieczniejsze miejsce. To jest szybciutkie. O, oni tutaj się, że tak powiem. Niby, a, rozwalili się jednak o to. Rozdzielili te armię. Tu jakaś poszła. Nie wiem, co to jest za armia tutaj. O Jezus, jeszcze więcej. Może nie trzeba było tutaj iść. Ujść. To by trzeba było rozwalić, bo stąd się biorą te wszystkie zwierzęta niestety. Czy ty możesz coś zrobić? Nic nie możesz w tej turze zrobić. Jak cię zaatakują, to będzie lipa. Okej, oni tak jednak idą. Idą w tą stronę, no ale zielonych, żółtych i tak dalej. To mi nawet pasuje. Starożytna ta, co w ogóle to daje? Movement cost, nie wiem czy tam to cokolwiek daje. Teraz jest ich mniej. To jest nasza szansa. Special power. Co możemy zrobić? 33. 63, 85. Jakbyśmy zrobili, tu mamy 150 Elf Pact, niestety, ale jakbyśmy zrobili Elf Pact i Magma Warrior, to wzmocni nasze te. A, tylko że nie zaatakujemy w tej turze ich. Tych by trzeba było też załatwić. Bo oni tu będą ciągle respić te. To będzie trudne. O kurna.
Zamieniło w drzewa nam tych. Ja cięż. Oj, to mi się nie podoba. Co to w ogóle jest? Druidzi. No, z druidami. Mam nadzieję, że wygramy. Nie, oni tylko na jedną turę są zamienieni. Nawet nie jest ten status podany. No, ale troszkę przeczebiło nas. Co to jest za Entangled? A, to jeszcze nic złego. Znaczy, złe, bo nie może się bronić jednostka. Dobra. Trochę żeśmy stracili ludzi, ale... Bevon, the voice of El, has been eliminated due to no commander left. Czyli któryś się został wyeliminowany. Pewnie niebieski. Warlock Apprentice. Znowu nie mamy 74 złota. O Jezu, jaka armia tutaj idzie. Tu bym mógł coś zdziałać. Ale jak oni się wrócą, to mi skopią tyłek. Trudno. Tu już druga armia poszła w górę. Nie. Jeżeli te będą szły w tą stronę, to jest dla nas dobrze. Gorzej jak się wrócą. Tutaj powinniśmy zostawić... No właśnie. Te jednostki, które są... Takie poranione trochę. Dwa razy crossbowmen. Dwóch archers. Tu będziemy bronić po prostu tego miejsca, żeby się tu nie respili z tego. Dobra, mam nadzieję, że tych jesteśmy w stanie tutaj załatwić. Chyba tak. Dobra, taką małą armię to spoko. O, Wronia Furia znalazł magiczną tą. Mapa Abisu. Przegonić te niedźwiedzie stąd. Bardzo dobrze. Inferno idzie attacking Azuril. To stąd pewnie mnie zaatakowali. Tak, ta mniejsza armia nas zaatakowała. Dobrze. Ale to nie jest jakaś taka mocna armia, na szczęście. O, jak przeleciał tutaj. Dobra. Poszło nawet lepiej niż myślałem. Oczywiście się niedźwiedź pojawił, ale możemy sobie za to tą Watchtower tutaj przejąć. To będzie dobre, bo to jest akurat takie miejsce, w którym możemy mieć bazę, powiedzmy, wypadową. Ta armia, mam nadzieję, że poszła w tą stronę i będzie tutaj robić jakieś kłopoty, a nie wróci się do nas. Tutaj jeszcze te niedźwiedzie i tutaj ta armia powinna gdzieś tutaj operować. Natomiast tutaj powinniśmy się wzmocnić i podzielić na dwie, bo tu mamy dwóch bohaterów. Jedna, żeby wrócił, jeden bohater, żeby tu wrócił i takie drobnostki ogarniał, Wronia Furia na przykład, a drugi będzie tutaj jakby pilnował tego,
tego miejsca, ale to już myślę w następnym odcinku, a na razie dziękuję za obejrzenie tego odcinka, dziękuję za polubienia, subskrypcje, komentarze, trzymajcie się, cześć.